18 maja 2022 roku, Monte Cassino. Przeszliśmy 12 km, posłuchaliśmy góry, opowiedziała nam niezwykłą historię. Dla nas to było kilka godzin, dla nich to była wieczność. Myślę, że generał Anders musiał, jak to dzisiaj już rano usłyszeliśmy, najpierw przerzucić swoje serce przez tą górę, inaczej by jej nie zdobyli. Składamy hołd wszystkim żołnierzom generała Władysława Angersa, drugiemu polskiemu korpusowi, i jako szef sztabu generalnego nakładam moralny obowiązek na tych wszystkich, którzy dzisiaj pilnują tych tradycji jednostki, które noszą barwy, nazwy. To Monte Cassino nas zobowiązuje. Tomasz. Wiele słyszymy teraz o działaniach multidomenowych, połączonych. Jak ważnym elementem jest wsparcie technologiczne tego, co dzieje się na polu walki. Ale trzeba się znaleźć tutaj, w tym miejscu, pokonać część tego szlaku. W takiej sytuacji, jak byli żołnierze, żeby zrozumieć, ile wysiłku trzeba, że za tymi wszystkimi działaniami musi przede wszystkim stać determinacja, taką jak reprezentowali żołnierze drugiego korpusu. Żołnierze drugiego polskiego korpusu generała Andersa, który wiele w życiu doświadczył, walk na różnych frontach, wiele zła. Dzisiaj tradycję drugiego korpusu dziedziczy komponent lądowy. Uważam, że każdy żołnierz wojsk lądowych powinien znaleźć się tutaj, w tej sytuacji, przynajmniej w takiej, jak my w tej chwili jesteśmy, żeby zrozumieć, ile wysiłku trzeba, ile wysiłku w każdej jednej domenie lądowej, tak jak drugi korpus, ile jak ważne jest wsparcie i praca zespołowa. Tutaj to się czuje, tutaj to się widzi. Myślę, Tomasz, że oni tutaj wygrali w domenie ludzkiej. Nie ma takiej domeny w naszych komputerach i w naszych planach, ale myślę, że to była domena ludzka. I wreszcie ziściło się marzenie, jedno z wielu, żeby przynajmniej namiastkę tego odczucia mieć, pokonując wzniesienia i kręte ścieżki góry Monte Cassino. Polecam gorąco każdemu żołnierzowi lądowemu, ale i również z innych formacji, aby doświadczyli tego samego. Dziękuję. Andrzej. Dziś z pokorą i z wielkim respektem wszedłem na górę tą ścieżką, którą wiele lat temu kroczyli i walczyli na tych ścieżkach polscy żołnierze. Z dumą, naprawdę z wielkim szacunkiem dzisiaj nosimy i kultywujemy tradycję w 15 Batalionie Ułanów Poznańskich i 12 Batalionie Ułanów Podolskich. Wierzę, że moi koledzy, koleżanki, wszyscy podostrowie szeregowi z wielkim szacunkiem i respektem będą odnosić się do wszystkich tutaj poległych, tych żołnierzy, którzy zostawili za wolność naszą, waszą i wolność naszego kraju swoje życie, oddali tutaj krew. Ta góra, tak jak powiedziałem, opowiedziała nam dzisiaj niezwykłą historię. Polscy żołnierze często w naszym skomplikowanym żołnierskim losie pełnili służbę, wykonywali zadania daleko, poza granicami, daleko od rodzin, daleko od Polski. Nie tylko tutaj pod Monte Cassino, pod Tobrukiem, w wielu innych miejscach. Dzisiaj pełnią te obowiązki w polskim kontyngencie w Sigonelli. I dzisiaj ta góra opowiedziała nam niesamowitą historię. Jest z nami żołnierz Tomasz. Tomasz Plechowski. Mamy tutaj historię, którą chcielibyśmy, żeby wszyscy, którzy nas oglądają, słuchają, no pomogli. Jest jedna fotografia. Tam jest żołnierz z pod Monte Cassino. Tak. Co to jest? Tak. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, uczcić ten mój marsz. Chciałbym uczcić wszystkich bohaterów, którzy tutaj walczyli, którzy tu polegli, którzy byli tu ranni, wszystkim tym bohaterom cześć i chwała. I mój dziadek, Henryk Lerman, walczył tutaj, był czołgistą, był ranny w czasie walk, ale przeżył. Cały szlak bojowy z panem generałem Andersem przeszedł od Afryki po Wielką Brytanię. Także cześć i chwała mojemu dziadkowi również. Dziękuję. Myślę, że dzisiejszy dzień, na pytanie, że bez wysiłku nie ma zwycięstwa.